No, kochani, w całej okazałości zobaczcie, myślę, ponad 100 uczestników oraz ich trenerzy. Polish Soccer Skill, kochani, 2016, szósty turnus. Oni za momencik będą przygotowywać się do ćwiczeń, do pracy na stacjach. Przygotowane są stacje motoryczne. Mamy drabinki, mamy grzybki, słuchajcie, piłki. Także za momencik rozpocznie się ostatnia praca chłopców na obozie Polish Soccer Skill, kochani. Tak jak mówię, no, pogoda nie rozpieszczała, aczkolwiek mieliśmy chyba 4 pory roku, może 3. Śniegu nie było, kochani, ale deszczu sporo, słońca sporo, zachmurzenia sporo, także w tej chwili zobaczcie, tak to wygląda na murawie. Świetna naprawdę ta murawa. Na co dzień hokeiści rozgrywają swoje zawody. Słuchajcie, trener Wojtek rozprowadza chłopców do stacji, natomiast zobaczcie, spora grupa kibiców zgromadzonych. To są rodzice, bliscy, krewni sportowców z całej Polski. Natomiast w tej chwili trwa rozprowadzenie grup, grupami, kochani, także zaraz za momencik. Tu jest chyba grupa A1, tam mamy grupę, chociaż nie wiem, jakim kluczem jest rozprowadzenie tutaj na tych zajęciach. Zobaczcie, Gutek tutaj, tu jest jego rodzima grupa B1. No, zdecydowanie jest tu jednym z najmniejszych uczestników, kochani. Rozpoczyna się praca, zobaczcie. Natomiast to, że Gutek trafił, kochani, do tej grupy, to efekt świetnie przeprowadzonych testów. To efekt, kochani, świetnej pracy pierwszego dnia, gdzie trenerzy jakby według umiejętności, kochani, rozdzielali chłopców do grupy, aby w miarę podobne umiejętności miały okazję ze sobą pracować. Jest to wtedy z największą korzyścią dla wszystkich zawodników. Także w tej chwili, kochani, ale żywa się w oczach mieli. No, jest to taki wężyk, takie bieganie, kochani. No, jak wszelkiego rodzaju treningi, ma na celu rozgrzewkę, przygotować mięśnie do stopniowo coraz większego wysiłku. I dlatego zwróćcie uwagę, że większość, kochani, profesjonalnych treningów, obojętnie w jakiej grupie wiekowej, rozpoczynają się właśnie takimi, kochani, ćwiczeniami. Oczywiście adekwatnie do wieku. Przypominam, że Kudełek, kochani, na swoich treningach bardzo często rozpoczyna różnymi formami berków. Słuchajcie, berki można naprawdę w bardzo różny sposób, kochani, w bardzo różny sposób prowadzić. Jest tyle różnego rodzaju możliwości, kochani, berkowania, że nie macie pojęcia. Można o tym zrobić wielki, wielki materiał. Gra się, kochani, w berek cukierek, w berek wilki i owce. Naprawdę jest mnóstwo, a to wszystko ma na celu przede wszystkim przygotować organizm do jeszcze większej pracy, do jeszcze większego wysiłku. I tak w miarę treningu, kochani, dokładamy kolejne elementy, kochani, czyli zobaczcie, pracują w tym momencie już i ręce, nogi, także no, profesjonalnie ten rozruch jest przygotowywany. Natomiast, tak jak mówię, oni są w grupach A1, B1, C, znaczy A, B, C, D. To są grupy wiekowe, natomiast często te grupy są mieszane pod kątem umiejętności. I tak jak mówię, no, dla Gutka wielkie wyróżnienie, kochani, ale i też zobowiązanie, no, pracować z 5 lat, 4, 3, 5 lat starszymi chłopcami. Natomiast bardzo tą pracę sobie chwalił, także witaj, trenerze. Dziękujemy, świetnie, kawo, fajnej roboty. Podziękować kadrze w imieniu wszystkich. Słuchajcie, serce oddali tutaj trenerzy dla tych chłopców, kochani, także trener, który prowadzi ten trening, kochani, to trener Wojtek, to trener, kochani, z którym Gutek miał przyjemność pracować, kochani, także w tej chwili
W tej chwili, kochani, Wojtek pochodzi z Trzebnicy, trenuje Polonię Trzebnicę oraz Polonię Trzebnicę, kochani, oraz FC Akademii Wrocław. Świetnie. Skipy z klaśnięciami, kochani, ekstra. Do tego fajny pogłos tutaj, jaki daje nam świetny pogłos, jaki daje nam tutaj świetne otoczenie. Przypominam, kochani, że jest tutaj świetnie dużo drzew, dużo jezior, dużo lasów. Słuchajcie, z dala przygotowany do swojego treningu trener Rafa. Trener Rafa to Hiszpan z Madrytu. Mamy tu też trenerów ze Szwajcarii, z Niemiec. Słuchajcie, no, starsza grupa naprawdę świetnie rytm wyklaskuje. Przypomina to trochę, słuchajcie, słynną piosenkę Queen. O właśnie, patrzcie, jak chłopaki tu wzorowo idą. Słuchajcie, kochani, aż mnie się do śpiewania zebrało. Wybaczcie, jakimś tam wybitnym śpiewakiem nie jestem, kochani, ale rytm świetnie chłopaki trzymali. Świetnie. We are, we rock you. We are... Niesamowite. Sorry, kochani, za ten mój trochę poczucie humoru, ale buźka mi się cieszy. Naprawdę wspaniały trening, świetnie. Chłopaki się przygotowują do tego treningu właściwego, kochani. Naprawdę robi to fajną robotę. Mamy takiego pajacyka, ale na dostępny. Zobaczcie, kochani, albo lekkoatleci, albo pływaczki. No, ktoś tutaj też korzysta z tych ośrodków. Przypominam, kochani, na tym ośrodku bardzo dużo koszulek z orzełkiem na piersi. To naprawdę wielki przyjemność i zaszczyt być w tym miejscu. To wielka magia, kochani, sportu, futbolu. Sukces przyciąga sukces, kochani, także szacun naprawdę za tego typu lokalizacje dla PSS, dlatego że ci młodzi chłopcy cały czas ocierają się, kochani, o starszych kolegów, koleżanki z sukcesami w różnych dziedzinach sportu. Muszę wam powiedzieć, kochani, że byliśmy tutaj na meczu w Zagłębie z ekipą z Danii. Szkoda troszkę tego meczu, ale nie będę o tym rozprawiał. W każdym razie byliśmy na tym w kawiarni. Przewijało się mnóstwo sportowców, kochani, reprezentacji Polski z różnych dyscyplin. Kiedy byliśmy w Cetniewie, kochani, to w Cetniewie mieliśmy, kochani, reprezentację piłkarzy ręcznych, słuchajcie, reprezentację w szyrku, mieliśmy reprezentację Polski w siatkówce, natomiast tutaj mieliśmy reprezentację Polski w hokeju, mieliśmy reprezentację Polski, kochani, w sportach wioślarskich, w dwójkach, w czwórkach, w kajakach. Słuchajcie, no co mam wam powiedzieć, no piękne miejsce, piękny klimat, kochani, i jak gdyby mentalnie to też mocno szykuje chłopców do
chłopców i dziewczynki, kochani. Mamy też dziewczynki na obozie. Mocno szykuje to do ich przygody z zawodowym, z profesjonalnym sportem. Czy każdemu z nich się uda? Pewnie nie, kochani, ale każdy z nich ma szansę. Każdy może ciężko popracować. Ja schodzę w tym momencie, kochani, z murawy, dlatego że rozgrzewka zakończona. Teraz już będą tematyczne ćwiczenia, także chłopcy rozchodzą się na swoje stacje, także będziemy im, kochani, towarzyszyć z kamerą, ale to za chwileczkę. Także zapraszam do kolejnej części. Przypominam, że to pokazowy trening Polish Soccer Skill 6. turnusu w Wałczu.